Cześć, Szymon, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale z holu zakupowego. Dzisiaj Wam pokażę znowu ciuszki, które sobie ostatnio kupiłem. Będą to m.in. spodnie, ale również oczywiście inne części garderoby. Także na początku chciałbym Wam powiedzieć, że jeżeli jesteś tutaj nowym widzem na moim kanale, to możesz oczywiście zostawić subskrypcję z dzwoneczkiem, aby dostawać powiadomienia o najnowszych filmach na moim kanale i zostawić oczywiście łapeczkę w górę pod tym filmem, ponieważ to daje mi motywację do dalszego działania na tym kanale oraz wspiera mój rozwój na też moim kanale. Także co, ja przechodzę do pokazywania Wam rzeczy, a Wam życzę miłego oglądania. Dobra, pierwszą rzeczą, którą mamy, jeśli to odsunę dalej od kamery, pierwszą rzeczą, którą mamy, są to spodnie w kratę z Zary. Tak one się prezentują. Pewnie nie widać aż tak bardzo, ale prezentują się tak. Klody są zarąbiste, kosztowały 150 zł zdarze, no mega, mega. Szczerze, kupowałem je w Poznaniu, chciałem je kupić w starym browarze, ale nie miałem czasu i kupiłem je na drugi dzień, bo znowu pojechałem do Poznania na drugi dzień, kupiłem je w Poznaniu, w Galerii Poznania, także są mega zarąbiste, naprawdę materiał jest bardzo fajny, już teraz złożyłem. Ale materiał jest bardzo fajny, jeszcze Wam tak pokażę teraz. Takie o, kratkę taką. No na imprezę czy na jakieś inne w ogóle, nie wiem, jakieś okoliczności, czy kurde, nie wiem, na wyjście nawet głupie na dwór, jak się ma gości, czy nawet ze znajomymi, to no są super. Także naprawdę bardzo polecam, jak za taką cenę, to naprawdę mówię, zarąbiste. Drugą rzeczą są spodnie też. Tylko że dresowe, Tommy'ego Hilfigera. Już Wam pokazuję. Takie. Tutaj jest napis na lewej nogawce Tommy Hilfiger. Taki o, proszę bardzo. Z tyłu mamy taką jakby flagę Tommy'ego Hilfigera, flaga Polski. I tu macie oczywiście metkę. O, proszę, pokazane. Też są bardzo fajne, materiał jest bardzo fajny, zresztą no, we wszystkich, czy to w bluzach Tommy'ego, czy w czapkach, czy we wszystkim jest bardzo fajny materiał, mi się bardzo podoba ten materiał właśnie w ciuchach Tommy'ego Hilfigera, czy Tommy'ego nawet jeansa też mi się podoba. I szczerze wziąłem tą akurat M-kę, bo te spodnie, co Wam przedtem pokazywałem, wziąłem L-kę, ponieważ M-ka była na mnie za ciasna. A tutaj mam M-kę Tommy'ego i naprawdę są mega, ale to mega zarąbiste. Aha, i jeszcze od razu mówię, że wszystkie filmy z holów zakupowych, które nagrywam, czy z unboxingów, jakichś, nie wiem, myszek, czy tak dalej, nie, jakby nie są żadną współpracą, ani reklamą, ani niczym. Po prostu nagrywam tak, o, żeby Wam pokazywać i dzielić się z tym jakby Wami. Także no mega są zarąbiste, mówię, te spodnie. Tylko minus jest taki, że kieszenie by trzeba było tutaj rozpróć, bo no, miałem taką sytuację, że jak je przymierzałem, to mówię, a dobra, to włożę sobie rękę do kieszeni, żeby je trochę, wiecie, ten wyprostować i w ogóle. A tu patrzę, a tu kieszenie, kurde, są zaszyte. Także kieszenie trzeba rozpróbować, ale ja tak szczerze nie rozpróbowałem i nie mam chyba zamiaru, bo w sumie chyba mi to niepotrzebne. Skoro w bluzie Tommy'ego mam kieszenie tutaj na brzuchu, to raczej mi to nie jest potrzebne. Jedną rzeczą, jaką mamy, są rękawiczki Nike'a. Kupione na Zalando. Takie zwykłe rękawiczki. 89 zł. Już Wam pokazuję, jak one tutaj mogą się wydawać małe, oczywiście. No ale no, one są takie obcisłe, bo to są rękawiczki typowo do biegania. Ale naprawdę uwierzcie mi, że jeżeli je założycie no, na dwór, jak wyjdziecie, nie wiem, w zimę, czy tak jak teraz jest zimno, czy deszcz pada, czy coś, to one dają to ciepło. Nawet teraz, jak założyłem, już obydwie to dają ciepło. Tak wyglądają na moich dłoniach. Także one są mega zarąbiste. W ogóle znaczek jest odblaskowy. No, rękawiczki jak rękawiczki, ale są no mega zarąbiste. Mi się mega podobają. Kolejna rzecz. Bokserki Bossa. Bokserki Bossa za 139 zł. Za 3 pak o 139 zł, tak może lepiej powiem, może będzie łatwe do zrozumienia.
Metka Boss. Kupione w, no, w sklepie Bossa po prostu w Faktory Luboń. Jeszcze były na przecenie akurat. Za 139 zł kupiłem, to była przecena, podkreślam. I no, ogólnie w różnych kolorach, bo mam szary, czerwony właśnie i jeszcze mam bodajże chyba granatowy. Także, ale są też mega zarąbiste. W Bossie tak samo jak w Tommy Hilfigerze. Naprawdę są zarąbiste materiałowo, ciuchy, czy w ogóle no, odzież, czy jakieś, nie wiem, bielizna, czy koszule, czy no, no są zarąbiste po prostu materiałowo, także też polecam. I jeszcze będę miał wam jedną rzecz do pokazania, również z Bossa, którą dostałem od nich za darmo. Tak, pewnie teraz dla wielu będzie to zdziwienie, ale pokazywałem na Instagramie też, kto mnie śledzi, ten wie. A w ogóle możecie wpaść na mojego Instagrama, tu macie teraz go podanego, widzicie moją nazwę, także możecie mnie tam zaobserwować i sprawdzać, co czasami dodaję i na przykład jakie foty wlatują zarąbiste, także możecie mnie tam zaobserwować i po prostu zaraz wam pokażę ten prezent od firmy Boss. Kolejne bokserki Nike, zwykłe bokserki czarne. Ale tak mnie kusiło, żeby je kupić po prostu, bo mówię, a zarąbiste są w sumie takie trochę też treningowe i w ogóle, to mówię, to sobie kupię. 169 zł na Zalando, też za trzy pary 169 zł. I teraz przyszedł czas na pokazanie wam prezentu od Bossa. A więc zobaczcie, co dostałem od firmy Boss. Plecak. Za darmo dostałem plecak od Bossa. Zarąbisty po prostu plecak. Jest taki z materiału takiego trochę, nie wiem, jakiego, takiego śliskiego, kurde, no takiego zarąbistego po prostu. Z tyłu prezentuje się tak. Oczywiście tutaj to łóżko takie też zarąbiste. Ma on, już wam mówię, dwie chyba tylko? Tak. Ma tylko dwie przegrody, żeby sobie coś tam schować. Ale no jest mega zajebiste, naprawdę jako turystyczny, czy nawet jako szkolny plecak to by się nadał. Ale mi będzie służył bardziej jak w sumie taki turystyczny, taki wiecie, do schowania jakichś rzeczy, czegoś tam. Na przykład, nie wiem, statywu do kamery, czy nie wiem, czy po prostu no, czy po prostu na jakichś mniejszych rzeczy takich, jak będę gdzieś wyjeżdżał, to naprawdę się nada. Do szkoły go nie będę brał, ponieważ to jest mój ostatni rok w szkole średniej, więc no mam plecak po prostu do szkoły, do swojej szkoły i nie chcę tego niszczyć ani tam go pokazywać, więc no jest zarąbisty. Jeżeli ktoś by pytał, jak dostałem za darmo, a no trzeba kurde wiedzieć, gdzie uderzyć. Nie, no żartuję. Oczywiście dostałem go za darmo w ten sposób, że po prostu kupiłem sobie bokserki w Hugo, w Bossie. No dobra, Hugo Boss, nieważne. Jeden ciul. Kupiłem sobie te bokserki. No i jest tak, że jeżeli coś sobie kupicie, to oni wam się pytają, czy chce pan tam na przykład, czy pani założyć u nas konto. No ja byłem głupi, bo ja chciałem powiedzieć, że nie. A moi rodzice powiedzieli mi, że lepiej załóż, może coś tam dostaniesz. No i rzeczywiście, pani przy kasie mi powiedziała, że jeżeli założę konto, zasubskrybuję ich jakby, to będę w programie Hugo Boss Experience i dostanę prezent powitalny. No i to jest właśnie mój prezent powitalny. Po prostu założyli mi konto, przesłali mi maila, że za kilka dni będzie na przykład tam powiedzmy do odebrania twój prezent powitalny, różne tam pierdoły jeszcze były opisane. No zniżki są takie wielkie, znaczy no niewielkie, no tam powiedzmy może minus 20%, minus 10%, minus 30%, no ale są, tak? Najbardziej co mnie właśnie ucieszyło, to ten prezent. Wszyscy mi mówili, że a na pewno dostaniesz jakieś skarpety, albo jakąś bransoletkę, coś tam, a tu nagle wszyscy, jak przyjechałem z plecakiem do domu, czy jak każdemu wysłałem, kto w to nie wierzył, to wszyscy zrobili wielkie oczy, nie?
i zaczęli mi się pytać, a jak to zrobić, jak dostać taki plecak i w ogóle. Tego, że to też chyba nie jest tak, że każdy dostanie ten sam taki prezent. Na przykład ja dostałem plecak i okej, nie? Ale inne można na przykład, nie wiem, dostać właśnie skarpety jakieś, bokserki, nie wiem, no cholerka wie komu co się trafi, tak? Mi akurat się bardzo dobrze trafiło, jestem mega, ale to mega z tego zadowolony. Teraz założyłem też konto na właśnie Tommy Hilfigerze i też jak się ma urodziny, to ponoć dostaje się jakiś prezent od nich, także no zarąbiście, nie? Także pamiętajcie, warto zakładać wszędzie konta, bo no zawsze coś może fajnego paść. Tak jak mówię, tak jak mi wpadło. Dobra, kończymy ten film, bo już za dużo się rozgadałem, a to nie jest normalny vlog, tylko haul zakupowy, także co? A jeszcze dodam, że ten plecak na, jak patrzyłem, w sumie taki podobny plecak, ale z tej samej firmy, znaczy marki, kosztuje około 500 zł, od 500 zł do 1000 zł, także no, a ja dostałem to darmo. Dobra, kończymy ten film, trzymajcie się, subskrybujcie kanał, łapkujcie pod tym filmem, łapki w górę dawajcie i co? Do zobaczenia w kolejnych filmach, razie, cześć.